Zegar tyka. Relik wykończy mnie raczej prędzej niż później. To chyba już. O Boże, mam tyle błędów. Zrobiłam straszne rzeczy. Podobno jesteś teraz agentką. Radź sobie. Kiedy bawisz się w gry dla dorosłych, ponosisz dorosłe konsekwencje. To co byś zrobił na moim miejscu? Ci ludzie siedzą w tym od dawna. Nie daj się ograć w nich. Cześć, siemanko, witajcie na kanale Rafik85 Games. Z tej strony Rafał i zapraszam was na Cyberpunka. Kolejne już spotkanie. Troszeczkę popracowałem nad ustawieniami i do tej pory miałem właśnie tu tak mało klatek, między 15 a 20, i teraz udało mi się włączyć, bo nie miałem tego włączonego, czyli DLLS-a. I mam już, widzę, 55 do 60. Dobra, zaczynajmy. To taka mała dygresja. Co my będziemy robić dzisiaj? Pod koniec dzwoniła do mnie Panam, więc może tam. O które to by było? To było to chyba, tak? Do tych też muszę jechać. I tu też muszę się spotkać. No dobra, to zacznijmy najpierw od tego. Nie, to. Dobra. Mapka. Jak my musimy daleko jechać? O kurde. Aż tu. A tu jest jakiś punkt teleportowany? Co to jest? Szybka podróż. Jest. Super. Co jest to, myszko? Dobra. Zadanie poboczne. Też by trzeba było trochę tych zadań pobocznych porobić. Dobra, tu widzę jest bar, tu mamy szybko podróż. A, tu jest szybka podróż. O, super. Więc się udamy do tej szybkiej podróży. Tylko czy ja się zorientuję, gdzie w tym kierunku? Latają dronami nad głową. Noc w noc! Jakby mi ktoś w mózgu wiercił. Są takie brain dance do deprywacji sensorycznej. Może spróbuj. Problemy ludzkie. Czy ja tak na ciemno znajdę, czy nie znajdę? Jeszcze raz mapa. To było przy rondzie? Tak, dobrze idę. I w prawą stronę muszę iść. Dobra, czyli tak. Tędy. Szalne te komunikaty. Dobra, szybko. Bo troszeczkę dzisiaj jest do zrobienia. A to... No dobra. Jeszcze na piechotę.
duszę? Nie. Aha. Reszta ma zostać w obozie. Patrole co pół godziny raportowane bezpośrednio do mnie. Szykujemy się na wizytę korpów z biotechniki? Czy na czwartą wojnę korporacyjną? Rafeni mogą w każdej chwili zaatakować. A czy ty nie przesadzasz trochę? Nie chcę żadnych więcej niespodzianek. Poza tym to będzie dobrze wyglądało. No dobra. Jesteś. Jestem. Co on tu robi? Zabroniłem ci kombinować z transportem Militechu, więc zadzwoniłaś po Vi? Żeby zrobić to i tak za moimi plecami? Aha. I dlatego poprosiłam Vi... Ja nic nie wiem. Ale no kurwa, Sol! Serio pozwolisz, żeby Bazylisk dosłownie przeszedł nam koło nosa? Tak. Ale taka szansa... Szansa na co? Żeby spieprzyć to... Sporo się pozmieniało, kiedy mnie nie było. Nie, właśnie wszystko zostaje po staremu. Ludzie z biotechniki będą tu za godzinę. Postarajcie się niczego nie spieprzyć do tego czasu. Nie no, kurwa, nie wierzę. Poszedł malować trawę na zielono. Myślałem, że ta robota dla biotechniki nie wypaliła. Sol uparł się, że to dokończy. Chciał udowodnić, że Aldecaldos dotrzymują słowa. Ochrona upraw, kurwa, nikogo to nie interesuje. A Sol udowodni tyle, że można się po nas przespacerować, a potem i tak będziemy biegać dla korpów. O co chodzi z tym basiliskiem? Opancerzony transportowiec Militechu Grad z 2060. Chcą go opchnąć jakiemuś śmiesznemu małemu krajkowi, gdzie to będzie cud techniki. Konwój Militechu pojedzie 101, czyli tuż obok. Żal nie skorzystać. Zgaduję, że to był twój pomysł. Skąd wiesz? Bo inaczej Sol aż tak by się nie wkurwiał. Vi ma rację. Gdyby Sol sam wpadł na coś takiego, nagle okazałoby się, że to świetny plan. A gówno, prawda. Sol nie jest taki małostkowy. Po prostu tchórzy. Chce grać bezpiecznie, przyczaić się dla dobra rodziny. Czy ten basilisk jest wart konfliktu z Solem? Tak. Z takim transportowcem moglibyśmy wreszcie wrócić do gry. Rodzina jest w rozsypce. Jeśli teraz utkniemy przy zleceniu dla biotechniki, już nikt nigdy nie weźmie nas na poważnie. Okej. Czyli tak naprawdę sprowadziłaś mnie tu po to, żebym wam pomógł za plecami Sola. Cassidy, Ted, Karol i Bob już się zgodzili. Pamiętasz, jak prosiłaś mnie, żebym cię kopnął w dupę, kiedy znowu zaczniesz się pakować w coś głupiego? To było przed tym, jak napadłeś ze mną na obóz Rafenów. Więc chyba straciłeś swoją szansę. To było coś innego. Chciałaś uratować kogoś z rodziny. A teraz chcesz go oszukać. Jak masz moralizować, to wypierdalaj. O! Myślałem, że zaczęłaś się dogadywać z Solem. Ja też. Ale najwyraźniej to działa tylko wtedy, kiedy ktoś próbuje nas zabić. No właśnie. Uratowałaś mu życie. Serio chcesz to teraz wszystko spieprzyć? To, że mu uratowałam życie, jakoś nie zmieniło tego, że mnie nie słucha. Więc chyba wracamy do punktu wyjścia. Czemu Sol ma taki problem z tym basiliskiem? Boi się, że Militech nas załatwi, jeśli z nimi zadrzemy. Uważa, że bezpieczniej trzymać się z korpami. Taka biotechnika. Świetna sprawa. A wy wolelibyście? Wolelibyśmy wrócić do tego, co umiemy najlepiej. Czyli transportu i spedycji. Przemytu. Przecież mówię. No dobra. To jak chcecie przejąć tego basiliska? Oh, dzięki, Vi. Jeszcze nie powiedziałem, że pomogę. Okej. Chodźmy pogadać z resztą. O, jak ona się tutaj zakręciła. Nikt więcej z rodziny nie dał się przekonać do tej akcji? Innych nawet nie pytaliśmy. Za duże ryzyko, że ktoś się wysypie przed Solem. Poza tym tylko oni rozumieją, czego możemy dokonać, mając basiliska. Brzmi to wszystko dosyć ryzykownie. Skąd? Łatwizna. To nawet nie będzie jakoś specjalnie chroniony konwój. Oj, w dodatku przyczynimy się do zaprowadzenia pokoju na świecie. Mam po co to bydle ma trafić na jakąś durną wojenkę do krajów trzeciego świata?
Przecież my zrobimy tu z niego znacznie lepszy użytek. Mało która akcja idzie według planu. Znowu próbowaliście przekonać Sola? Nic z tego, co? Nie, okej, słuchajcie. Miltech będzie transportować basiliska w częściach. Dwie ciężarówki. Chwila. Czy ty masz tremę? Pierdol się. Przyblokujemy konwój na przejeździe kolejowym, który przecina 101. Atakujemy ich od tyłu, spierdalamy. Pytania, uwagi, wnioski? Świetnie ci poszło, słonko. To wszystko aż za dobrze się składa. Właśnie taki sprzęt, jakiego wam trzeba i akurat przejeżdża sobie obok. To... Sol też uważa, że sprawa śmierdzi na kilometr. Skąd macie informacje o tym transporcie? Karol zhakowała kanał komunikacyjny Miltechu. Wystarczy? Pana ma coś do Sola. Ale wy? Jeszcze parę lat temu nikomu nie przyszłoby do głowy, że będziemy pracować dla korpów. Potrzebujemy sprzętu i dobrych zleceń. Sol by to zrozumiał, gdyby raczył wyjąć głowę z własnej dupy. Dobra, no co mamy zrobić? Wchodzimy w to. Wchodzę w to. Mhm. Okej, dzięki. Najpierw musimy pojechać na stację kolejową. Tam stoi lokomotywa, której użyjemy, żeby zablokować przejazd. Jedziesz z nami, czy widzimy się na miejscu? Dobra, jedziemy z nim. Jadę z wami. No i zajebiście. Zbieramy się. Ale troszkę ci głos. Już tutaj jestem. Tu widzę, jest... Nieprawda. Kilka rzeczy. No, słucham. Spłaciły się rączki. Właśnie. Chcę zobaczyć, co masz na sprzedaż. Pewnie. Rozejrzyj się. Co on za zabaweczki ma? To jest wszystko... A, to jest piątka. Ulala. 137, 490. Podwójna, ale to jest strzelba. O to, co to jest? To jest schemat, karabin precyzyjny typu Tech. Uproszczenia jakieś strasznie małe. To wszystko ma. Karabin snajperski, 243. Ale snajperski, więc... Nie za bardzo. Dobra. Nie widzę tego ciekawego. Co by mnie interesowało? Okej. A zobaczmy jeszcze tu. Chcę sobie coś wszczepić. Konkret! To lubię! Dobra. Bo tu widzę, że mam po prostu do góry. Ulep do generacji trzeciej A. O, ja to jeszcze na starych szczepach jeżdżę. 75. Pytanie jestem, czy wszystko mi wystarczy. Ale zobaczmy. Teraz tak, no w wyposażeniu. I ulepsz jest tu. Czy będzie 8, 7, 3. Ja pierdzielę. Będę już dawno zrobić. Na dobrą sprawę. Co by tutaj polepszyć jeszcze? Poza tym tu są generacja trzecia. Oj, będę chyba musiał poszukać czegoś mocniejszego na piątą albo czwartą wręcz. Nie wiem, czy jest sens teraz to poprawiać. Pancerz podskórny. Dobra, to jeszcze weźmiemy, ulepszymy. Dobra, już mamy czwarto w ten sposób. Tutaj nie mamy. Tu widzę, mamy. Mamy czwarto. Okej, dobra. W ten sposób trzeba robić. Okej. Jeszcze możemy ulepszyć to 4+.
Dobra. Optyka. Najbardziej się przyda, lepsza. 4 plus. I 5. No dobra, to mam. Tu jeszcze mogę. Coś mogę jeszcze to ulepszyć na ten moment? Chyba nie. Teraz tak, to mam 150, więc też moglibyśmy tutaj coś zrobić. Dobra, coś tutaj... Tu mamy do 1080, dobrze ja widzę. Słabe opancerzenie postać. 12, 11, 15... Dobra, tu polećmy. I tu mam co? Jeden, tak? Co by tu wybrać? Może wybiorę 20 szans na redukcję obrażeń w trakcie kłócania w bezruchu. Szara strefa wykrycia... to nie. Serce z kamienia. Po wyjściu z trybu koncentracji otrzymujesz 50% zużycia... Kurczę, co to byłoby dobrego. Dobra. Niech będzie. I tyle na ten moment. Na razie sobie nic nie dodam. Chociaż zaraz. Jedna rzecz. Jeszcze jedna rzecz. Kora czołowa, bo ja tu chyba z tego co pamiętam coś mam. Co to jest? Moduł Neftona. Okej. Plus 8 do obrony. Dobra, weźmy to. Potwierdź. Okej. Czego ja to jeszcze brakuje mi? Układ krwionośny, nerwowy. Układ krwionośny, coś tu da? To jest 30. 297. Ale chyba to mi tu nic nie pomoże, jeżeli chodzi o pancerz. Muszę się zastanowić. Układ nerwowy. Widzę, że też on nie dodaje. On bardziej tu szkielet pewnie by dodawał. A, i skóra pewnie dodaje. Jak nic. 75. O, to jest 88. A to jest aż 114. 25% obrażeń, które otrzymasz, zostanie przekształcone w obrażenia w czasie. I chyba to zrobimy. Mamy zawsze coś więcej. Dobra, 411. Nieźle. Dobra. Co? Alex? Hej, ostatnio mi napisałeś, że musisz uporać się z teraźniejszością i że nie została ci wiele czasu. Powinnam o czymś wiedzieć? Pytam, bo jakby nie patrzeć, pracujemy razem, a zabrzmiało to dość złowrogo. Czekajcie, Alex, aha, dobra, to jest tamta. Nie ma co kłamać, piszemy, znaczy odpowiadam jej prawdę, czyli zabija mnie prototyp relika, nie mogę go usunąć, a Sondberg obiecała mi lekarstwo, dlatego muszę dokończyć tę robotę. Okej, to brzmi nawet groźniej niż dziwniej, niż sobie wyobrażałam, ale wiesz, że muszę cię o to pomęczyć, jeśli nagle okaże się, że odpadniesz nam w środku misji. No w sumie mam nieraz jakieś ataki takie nie... ale czy pod kontrolą? Miałbym wątpliwości.
Pierwsza rzecz, jaką nauczyło mnie życie w slumsach Metroplexu, to, że nigdy nie mamy pełnej kontroli nad niczym, zwłaszcza gdy w grę wchodzą czynniki zewnętrzne, na przykład ludzie, na których musimy polegać. Pełna zgoda. Moi starzy zmienili się w warzywa podłączone do Brandensu i paśnika podającego dragi 24 na 7. Mój najlepszy przyjaciel z dzieciństwa najpierw wyciągnął mnie z syfu handlu czynnymi BD, a potem tym syfem zostawił. O kurde. Teraz dorosłam trochę, szukałam szczęścia w krainie snów, a znalazłam studio, które zamiast aktorów rekrutowało agentów AI. Powierzyłam swoją przyszłość agencji i człowiekowi, którego traktowałam jak przyjaciela. A skończyłam w innych slumsach, dlatego kiedy ktoś mi mówi, żebym się nie martwiła, że ma nad wszystkim kontrolę, pozwól, że odpowiem. Gówno prawda. No pewnie, że tak. Pełnej kontroli nie mamy przecież. Dobra, masz rację. Mogę jedynie powiedzieć, że jak na razie radzę sobie z moją przypadłością. No bo na razie tak jest w sumie. Dobra. Chyba to koniec rozmów. Dobra, idziemy. Coś tu jeszcze ciekawego jest? Chyba nie. No dobra, lecimy. Ona prowadzi, czy ja prowadzę? Chyba raczej ona. O, widzę, że już idzie. No, panam, lecimy. Jeśli coś powiedziała. Odkręcili ramiona i tak zostawili. No dobrze, niech będzie ta cisza. Chwila ciszy. Jedziemy. Ja pierdzielę. Ale bug. Nikt nie zauważy, że znikacie z obozu? Sol i tak nie chce nas tam widzieć. Chce zrobić dobre drugie wrażenie na korpach z biotechniki. A wasze skwaszone miny mu raczej nie pomogą. No właśnie. Co z Rafenami? Spodziewacie się jakichś problemów? Sol się spodziewa. Obstawił cały obóz. No, dziwisz mu się? Dziwię się, że ciągle leczy objawy, a nie przyczyny. Nie brakuje ci trochę życia w Night City? Może czasami. Brakuje mi tego wrażenia nowego początku. Ale też pamiętam pustkę. Kiedy okazuje się, że to wszystko traci znaczenie, kiedy jesteś sama. Mnie też było ciężko odejść od rodziny. Ale też nie byłem całkiem sam. Miałeś kogoś? Przyjaciela. Miał na imię Jackie. Polubiłabyś go. Jackie. Zapamiętam. Jesteśmy. Jest lokomotywa. Ale wielki skurwiel. Jeśli tak ci się podoba, może nam to wystarczy. A z bazyliskiem damy sobie spokój. A moglibyśmy sobie jeździć do 101 i z powrotem. Dla Sola to by było zupełnie okej. Gotowi? Okej. Konwój Militechu będzie jechał z Night City do bazy, gdzie mają ustawione spotkanie z kupcem. My przetniemy jego trasę na przejeździe kolejowym. Musimy tylko ruszyć z miejsca to cacko i zablokować im drogę. Wi, jakieś pytania? Jak chcecie uruchomić lokomotywę? To stary tech, więc Karol będzie musiała zhakować go bezpośrednio. Potem będę potrzebowała autoryzacji z wieży kontrolnej, żebyśmy w ogóle mogli ruszyć z miejsca.
Dla mnie ta wieża też wygląda na nieczynną. My się tym zajmiemy. A ty i panam załatwcie kod autoryzacji. Okej, no to do roboty. No dobra, a ja sobie tu jeszcze obejrzę. Okej, czy to jest takie... To jest tor? Chyba tor. Jak to się... porusza. Okej. Czyli co, to jest taka płyta poniekąd... na której się przemieszcza ten pociąg. Ciekawe. Jak oni usunęli tarcia? Nowa technologia, więc się nie znam. Dobra, co my tu mamy? Musimy chyba wyjść do środka. Pomóc ci? Pewnie. Ale na twoim miejscu raczej szukałabym innych opcji. Znajdź wejście do wieży kontrolę pomiędzy nomadami opcjonalne. What? Tylko z jakimi nomadami? Sol będzie wkurwiony. Nawet jeśli się uda. Pamiętasz, jak się pierwszy raz spotkaliśmy? Strasznie się bałeś podpaść Solowi. No, nie na tyle, żeby zostawić panam na lodzie. Tak, ale teraz otwarcie się buntujesz. Coś się chyba zmieniło. No, tak. Przekonałem się, że panam ma rację. Jak wam idzie? Świetnie. Wszystko podpięte, nic nie działa. Działa, tylko niestabilnie. Vi, możesz to przeskanować? To nie bardzo mi się uśmiecha rozkładanie wszystkiego na części. Pewnie. Jeden z kondensatorów jest uszkodzony. Trzeci od prawej. Rzeczywiście. Moment. Podmieniam. No to sprawdzamy. Działa. No i super. Ha, dzięki, Vi. Ma się te oko. No dobra. Teraz tak, nie wiem, jakieś nomady są jeszcze. Nie wiem, czy o kogo tu chodzi za bardzo. Tu są drzwi. Użyj siły 5 na 13. Ja pierdzielę. Znajdź wejście na wieżę. Znaczy, w sumie ja bym to pewnie tak zrobił. Dobra, nie wiem jak tam wlazłeś, ale mnie się udało otworzyć te jebane drzwi. Udało ci się? No kurde. To po co ja tak biegam? Skaczę. Zawsze lubiłam pociągi. No co ty? Gdzie łączy się wiele to... Węzłowe. O, właśnie. Jak patrzysz na nie z góry, czujesz się... Wolna? Jakbyś zaczynała 1000 nowych podróży? Tyłeczek. Może raczej pełno nadziei. Okej, to tutaj. Tutaj powiadasz. Karol! Czego mamy szukać? Kart perforowanych. Jakich? Kartki z dziurkami, okej? Kartki z dziurkami, no tak. Pomożesz mi szukać? Jasne. Kartki perforowane. Nie ma. Pasta sojowa? Nie, chcę. Jest. Odwróć uwagę. To wygląda jak jakiś dawny panel sterowania. Najpierw znajdźmy te karty. Rozejrzyj się porządnie. Może tu coś nam pomoże? Każda pozycja na karcie przebita, nieprzebita odpowiada jednostce informacji. Każda kolumna reprezentuje jeden znak. Przy wkładaniu karty do czytnika należy zachować szczególną ostrożność oraz sprawdzić, czy perforacje nie są uszkodzone, co może
doprowadzić do zafałszowania odczytu. Sprawdzić, czy kolejne karty są wkładane we właściwej kolejności. Sprawdzić zgodność zapisu na karcie z zakodowaną informacją. No to chyba są istotne informacje. Tych jest sporo tu. O, tu coś jest. Nie ma. To są dokumenty. Tu coś jeszcze jest. Nic. Tak, no nic, tam coś jest, ale dobra, nie powiedział, że nic. Ha. Tu mamy coś. Karta perforowana. Proszę, proszę. A dobra, czyli mamy. O. Czyli co, dzisiaj pojedziemy pociągiem? Jest. Dobra robota! Nie musisz krzyczeć. Ale mamy, tak, mamy kartę! Co dalej? Musicie ją wprowadzić do czytnika. No, włóż kartę do czytnika. Aż kurde. Idę. Moment, gdzie tą kartę mam złożyć? A, tu. Okej. Okay. O, poleć. Jecie. Fajna zabawka. Bardzo fajna. Vi? Chciałam chwilę z tobą pogadać. Gadaj, wal. Tęskniłem za tobą. To znaczy... Czekaj. Nigdy nie rozmawialiśmy w taki sposób. Nie o tym chciałaś pogadać? W zasadzie chyba o tym. Tylko nie tak otwarcie. Planowałam trochę pokluczyć, wybadać cię, a potem wycofać się, zanim przyjdzie moja kolej, żeby się odsłonić. Okej. Kluczenie możemy sobie darować. To na czym stoimy? Nie chcę tego spierdolić. Na razie wszystko idzie dobrze. Bo dotąd nic nie mówiłam? Chodzi o to, że ja zwykle najpierw robię, a potem myślę. Zauważyłem. No wiem. Tylko, że impulsy są mi potrzebne. Bo kiedy robię coś spontanicznie, czuję, że jestem w tym szczera. A z tobą... wolę być ostrożna. O. Czemu ze mną jest inaczej? Bo tym razem naprawdę mi zależy. I boję się, że z czymś głupio wyskoczę i zostanę na lodzie. A wolałabym, żebyś był blisko. Chociaż jako przyjaciel. Następnym razem idź za impulsem. Okej. W każdym razie jakby co ostrzegałam. Dobra, wracajmy do pozostałych. O, było romantycznie. Miło. Aha, czyli lokomotywa zmieniła kierunek. Tor. Pośpiesz się. A, tu. Dobra, już idę. Maleńka. Monitorujecie jakoś ten konwój? Tak. Karol co jakiś czas sprawdza ich łącze komunikacyjne. Na razie wszystko zgodnie z planem. No dobra. Ja bym tu już wyszedł po lewo, ale dobra.
wejście typowe jest tam. A to co? Sol? Vi, wiesz, gdzie jest Panam? Co ja mam jemu powiedzieć? No kurna mać. Nie mam pojęcia, nie jestem... A, to w sumie i tak... Kurwa, nigdy jej nie ma w obozie, jak jest potrzebna. Jak ją zobaczysz, powiedz jej, że jej szukam. Okej. Okay. No. Raz, dwa, raz, dwa. Tu też jakieś wejście było? A, tu te drzwi, których ja nie byłem w stanie otworzyć. Moglibyśmy jeszcze sprawdzić. Co? Co teraz oczekiwanie? Pewnie do wieczora. Dąż do nomadów. Okej. Okay. Porozmawiam, tak. Czemu ja mam tutaj? Chodzi o reakcję Sola? Zostało jeszcze sporo czasu do wieczora. Może sprawdzę jeszcze raz samochody? Dobra, jest wieczór. Już widać gwiazdy. Do świtu zostało kilka godzin. Panikujesz, jakbyś była pierwszą osobą, która postawiła się Solowi. Daj spokój, nie pocieszaj mnie. To był ktoś, kogo znam? Znałaś. Skorpion. Wrócił z wojny nabuzowany, z nowymi pomysłami. Ponawiązywał tam mnóstwo kontaktów. I próbował przekonać Sola, że musimy się połączyć ze Snake Nation. Że tak będziemy silniejsi. Nigdy mi o tym nie mówił. I co na to Sol? Pierdolił go z góry na dół za to, że chciał mieszać w rodzinie. I przez rok nie wziął go na żadną akcję. No dzięki. Mówiłaś, że nie chcesz, żeby cię pocieszać. Wasze zdrowie. O wojnie. No, mało mówię. Praktycznie nic nie jest co mówić. A co tu gadać? Pakowali cię w pancera w środkowym Meksyku i wysyłali przed siebie. Przez tygodnie słyszysz tylko gadanie pokładowej SI i pijesz Lugol jak pojebany. Bo wszystko jest napromieniowane. Na samą myśl o siedzeniu w tej nagrzanej trumnie dostaję wysypki na dupie. Aha. Ale mimo to nie możecie się doczekać, aż zamkniecie się w basilisku, co? To co innego. Zupełnie co innego. Sam zobaczysz, jak do niego wsiądziesz. Wypijmy za Skorpiona. Za Skorpiona. I za Jackiego. O. Zapamiętała. Sol miał rację ze Snake Nation. Powinniście być niezależni. Bo inaczej możecie skończyć jak... Jak Bakerowie? Mhm. Poradzimy sobie sami.
tylko potrzebujemy prawdziwych zleceń. Ludzie muszą znowu usłyszeć o Alde Kaldos. I dlatego tu dzisiaj jesteśmy. Skorpionowi to by się spodobało. Spróbuję się trochę zdrzemnąć. Okej. Jest sporo czasu do przejazdu konwoju. Chłodno się zrobiło. Nieprawda, ale to miłe. Idziemy spać? Na razie tu przy tobie posiedzę. Popatrzę na gwiazdy. Znasz się na tym? Macie też atlasy nieba w tej waszej bibliotece? Pewnie. Tam jest wielki wóz. A widzisz tę małą gwiazdkę migającą po prawej? No. To znaczy, że trzeba mu wymienić stworzeń wahacza. Dobranoc, Wi. Dobranoc, pana. Okej. Jadą. Wszyscy gotowi? Już stajemy. Wi, jedziemy! Stoi cały czas. Czy oni go zdalnie jakoś uruchomią? Dobra, ruszyła! Rozpędź ją! Jedź za pociągiem. Za pociągiem, no ja to nic nie zrobię. Ja nie prowadzę. Jadą szybciej niż myśleliśmy. Nie wiem, czy ich wyprzedzimy. Trzeba odłączyć jeden z wagonów, to przyspieszy. Wi, nie ma na co czekać! Rozwal część tego wagonu! Zbliżamy się, ale wciąż za wolno. Wi, strzelaj w ten cholerny sprzęg! A co ja niby robię? Otoczcie ich, jak tylko zostaną odcięci! Wysiadło wspomaganie! Dobra, ciężarówki są wasze, chłopcy! Rusz do Patiadi! No dalej, chujki! Zdaczcie nową trasę. Pośpieszcie się! Strzelajcie! Rozwalcie! Straty! Mamy straty! Kurda, panam, to jasnej cholery, gdzie ty tam wchodzisz? Już po nich, dawaj, Wi! Mamo! Thank you.
Wszystko zgodnie z planem, szefowo. Dobra, pociąg odjeżdża. Ruszajcie. Do pojazdu. Okej, dobra. Nie musiałem się w sumie tak śpieszyć. Wsiadamy. Możemy spadać. Gotowy. Jeszcze tu coś ominąłem. Oba, tylko jedyna. Nie zauważyłem. Eskortu ciężarówki do kurwa! Obozu. Udało to będzie się! Za wcześnie, no za wcześnie. Nie mówiłam ci. Za wcześnie, jakaś obstawa musi być. Jak tam, Fi? Dobrze się bawiłeś? Pewnie. Cieszę się, że nie będziesz musiał poskręcać z nami tego złomu. Flamicza i ta jego prawdziwa zabawa dopiero się zaczyna. Nie wiem, czy to w ogóle nie są jakieś pułapki namierzające. Okej, straciłam połączenie z kanałem Militechu. Zorientowali się, że ktoś jeszcze słucha i zmienili kody. Jak dla mnie, w samą porę. To za prosto poszło, tak na dobrą sprawę. Więc nie sądzę, żeby to był koniec tej sytuacji, tego zdarzenia. Te drzwi miał? Ja, ta zaraz tamten Sol przyjdzie i będzie wrzeszczał pewnie. Jak chcesz, to ja z nim pogadam. Nie, dzięki. Sama to załatwię. Dobra, idziemy. Kurwa, Panam! Zaczyna się. Co to jest? To, co widzisz. Basilisk. Widzę dwie ciężarówki z wielkim logo Militechu. Kurwa, Panam, widać je stąd na mile. Myślisz, że mało mamy kłopotów? Rafeni mogą zaatakować w każdej chwili. A teraz jeszcze pieprzony Militech? Zamknij się! Zamknij się w końcu, kurwa! Kurwa! Chcesz już się zawsze wysługiwać korporacjom? Proszę bardzo! W takim razie zostawmy sobie Basiliska i jego pamiątkę po tym, kim kiedyś byli Aldecaldos. Albo wiesz co? Może następnym razem, jak ktoś nas zaatakuje, będziemy mieli się jak bronić! Jak tylko skończę z biotechniką, zwołuję zebranie rodziny w twojej sprawie. Do tego czasu nie chcę tu widzieć tych ciężarówek. A co z Basiliskiem? Możemy go poskładać? Rób co chcesz. A teraz zejdź mi z oczu. Bob, Mitch, przestawcie ciężarówki na tyły obozu. Musimy je rozładować. Dobra, a co potem chcesz z nimi zrobić? Mam na to pomysł. Mocne masz płuca. Dzięki. Ostatnio odstawiłam taki numer, jak miałam 10 lat. No i patrz, to dalej działa. Wydaje mi się, że rodzina jest po twojej stronie. Tak? A po czym to poznałeś? Bo jakoś nikt się nie odezwał. Po tym, jak pożerali wzrokiem Basiliska. Nomadzi i pancery. Pancery, nomadzi. Kupiłaś ich od razu. Zobaczymy. Wszystko okej. Okay. Wszystko okej. Okay. Jasne. Ale bardziej podobała mi się ta część z porywaniem ciężarówek. Jeśli będziesz mnie potrzebować, daj znaki, przyjadę.
Vi, na pewno będę cię potrzebować, więc spodziewaj się telefonu. Będę już czekać. Na niego czekam. Trzymaj się. Aha. Vi, telefon? Rozpoznanie za nami. Spotkajmy się u Alex, jak tylko będziesz gotowy. Jasne, do zobaczenia. No dobra. Jak będę gotów, to się zgłoszę. Ale dobra, teraz nas czeka kolejna wyprawa do tych jegomościów. Ile mamy tam? 3,4 km. Może wezwijmy sobie pojazd, tylko że muszę stąd wyjść. Bo póki co na razie nie mam takiej możliwości. O, dobra, tu już jest. Co ja bym tu wziął? Może to? Gdzie ten mój pojazd teraz będzie czekał? Podejrzewam, że on na to żwirowo drogę to nie wiedzie. Bez ten. W ogóle on przyjechał? Gdzie on jest? Bez jaj. Jeszcze raz. To jest to. Dobra, jest. No to leci. Można to jakoś na skróty pojechać? Tu, co tutaj jest? Podejrzenie cyberpsychozy. A to mam jakieś zadanie poboczne. Czy byśmy jeszcze tego nie ogarnęli na początek? Spróbujmy. Może nawet bez wysiadania mi się udało. O co tu chodzi? Trochę bliżej. Popiły sadza. Tyle znasz. Cześć, Mitch. Trzymasz się? Trzymam się, trzymam. Ale... Sporo ludzi zginęło. I to bliskich. Wiesz, jak to jest? Stracić najlepszego przyjaciela. Nazywał się Jackie. Jak zginął? Tak, jak ginie się w Night City. Chodź, Vi. Pomożesz mi w czymś. W czym? Jest temat do domknięcia. Ostatnie pożegnanie. Nie chcę tego robić samemu. Okej, pomogę ci. No to chodź. Dajesz radę za kółkiem, co nie? Tak, a co? Chodź, przejedziemy się. Gdzie? Czuć, że długo mieszkasz w mieście. Wszystko byś chciał wiedzieć. Już, teraz. Cierpliwości, Vi. Nie wiem, jak było u ciebie, ale u Aldecaldos rzeczy zmarłych przechodzą na rodzinę. Widzisz ten żółty samochód? Należał do Skorpiona. A teraz... Teraz jest mój. Tu obok jest moja stara bryka. Ładne fury. No raczej. Auta to nasze życie. Zawsze tak było. Ja pojadę samochodem Skorpiona. Ty wsiadaj do tego drugiego. Czemu nie pojedziemy jednym autem? Bo potrzebujemy dwóch. Kurwa, powinieneś pracować na infolinii Data Termu. Zobaczysz. Zaufaj mi. Niech będzie. Gdzie jedziemy? Jest takie miejsce, które lubił Skorpion. Jestem mu coś winny. Dobra, ruszajmy. Jedź za mną.
Ciekaw jestem, o co tu biega. O co jest grane? A, to te auto mam wyjść. Mitch, słyszysz mnie? Nie jestem w nastroju do rozmów. To lecimy. Jakaś ta rynówka taka, kuźwa, ale jaka narwana. Ach, słońce na twarzy, wiatr we włosach, to lubię. O, długo cię nie widziałem. Pogrzeby to nie moja bajka. W ogóle jesteś na bakier ze śmiercią. Tak jakby to była moja wina. Nie prosiłem Saburo, żeby mnie zgrał na ten jebany jeep. Ani ciebie, żebyś wsadził go do swojego łba. Mam nadzieję, że nie jedziemy daleko. Właśnie, a dokąd w ogóle jedziemy? Dobre pytanie. Uroczy z ciebie chłopak. Ufny, pomocny. Harcerz po prostu. Chodzi o Skorpiona. Jego ostatnie życzenie, czy coś. Zadowolony? Bardzo. Nigdy się z tobą nie nudzę. Bardzo mi miło, jak się nie nudzisz. Jedziemy w stronę zerwanego mostu. To za tamtym wzgórzem. Odbiór. Mam nadzieję, że wy też się nie nudzicie tu. Prawie jesteśmy na miejscu. Okej, odbiór. To tu. Możesz wyłączyć silnik. Porozmawiaj z Mitchem. No dobra, bym chciał. Tylko... Aha, dobra. Co to za miejsce w ogóle? Posadzimy go za hukiem, oblejemy auto benzyną. A potem je podpalimy i pozwolimy mu zjechać z klifu. Ja pierdzielę. Wi? Kurwa, Mitch, chyba cię pojebało. Oj tam, nie marudź. No dalej, dawaj kanister. Och, ludzie, ludzie. Mam. Ekstra. Postaw go na siedzeniu pasażera. No, co dalej? Widzę, że kierowca już za kółkiem. Nie ma co tego przeciągać. Jeszcze godzinka, dwie i spuchnie jak balon. No dobra, jedziemy z koksem? Robimy ten pogrzeb? Jesteś pewien, że to dobry pomysł? Nie, Vi. Nie jestem. Ale to było ostatnie życzenie mojego przyjaciela, więc to kurwa zrobię z twoją pomocą albo bez. Jeżeli to było jego życzenie, no to robimy. Dobra. Zajebiście. Wetknąłem szmatę do wlewu paliwa. Podpal ją, a ja uruchomię auto. Aha, tutaj. Pali się! Szybko, zanim pierdolnie! Jebut. Odszedł z hukiem. Tak jak chciał. Popiół i sadza. Tyle z nas zostaje. To co? Po piwku? Pewnie. Taki pogrzeb trzeba opić. No to chodź. No, a jak mam opić? Nie ma to jak zimny browar. Pełna zgoda. Ej, tak swoją drogą. Skąd ta ksywka? Skorpion. Zabawy. A wiesz, że nie wiem? Nigdy nie spytałem. Może od znaku zodiaku? Albo dlatego, że miał duże żądło. Ech, z
Skorpion, skurwysynu. Będzie mi ciebie brakować. Mitch, czemu ja? Czemu tu mnie poprosiłeś o pomoc? Bo ci dobrze z oczu patrzę. Poważnie pytam. Nie wiem, bo to, że ja jeszcze żyję, że mogłem go pożegnać jak trzeba, to twoja zasługa. Wasze życia się przecięły. Na krótką chwilę. Ale w ważnym momencie. Słuchaj, dam ci parę rzeczy, które do niego należały. Masz. Taki amulet, na szczęście. No, weź. Co to jest? Pojęcia nie mam. Ale Skorpion zawsze ją przy sobie nosił. Nie wiem czemu. Słuchaj, ja tu jeszcze zostanę. Posiedzę sobie, podumam. Rozumiem. Zbieram się. Pewnie. Słuchaj, jak chcesz, możesz wrócić do obozu moim autem. Jak tam ci wygodnie. Aha, i dzięki, Vi, za dziś. Za to, że wyciągnąłeś mnie wtedy z gówna. Równy z ciebie chłop. Naprawdę równy. Ale nie musisz przeze mnie przełazić. No dobra. To mam załatwione. A ja chcę jednak wezwać tego swojego... czy jedzie on tu? Czy niestety skrypt nie zatrypi? Jeszcze raz? Nie to. Dobra, przyjeżdżasz? Jak nie przyjedzie, to będzie trzeba tamtym brać. A chyba tak będzie trzeba zrobić, bo nie widzę, żeby skrypt tutaj jakoś funkcjonował dobrze. Teraz tak, nie te zadanie. Bo to miało być. To co? Lina Malina. Coś mi to mówi, momencik. Ale ja tu nic nie wiem, o co chodzi. Nie mogę tego przesunąć. XY.
znaczy ZX. O, dobra. Wpadło mi w ręce osobliwe zlecenie. Nina Malina, lokalna celebrytka BD, twierdzi, że została porwana i obecnie jest przetrzymywana wbrew swojej woli w wypożyczalni nagrań znanej jako Brain Porium. Lina poszukuje najemnika, który odbije ją z rąk porywaczy. Byłby to solidny i niebudzący podejrzeń kontrakt, gdyby nie fakt, że nie zdołała, że nie zdołałem potwierdzić tożsamości zleceniodawczyni. Dane, które od niej otrzymałem, są w kilku punktach rozbieżne z moimi zaufanymi źródłami, więc wobec tego nie podejmuję się bezpośredniczenia w tej sprawie. Mimo to, jeśli chcesz zainterweniować w jej interesie, przesyłam namiar na własne wskazane przez nią miejsce. Ja natomiast za przykładem rzymskiego męża stanu Poncjusza umywam ręce. Okej, okay, taka. Niby ją porwali. Plakatów? Nie widziałem nic takiego. Nie będzie. Gwiazdka Brandensu nagrywa kontrowersyjne materiały z ekipą kosiarzy. O. Nic specjalnego, głównie imprezy i strzelaniny. Okej. Okay. Witaj, Night City. Jak zawsze, your business is my business. Dziś zaczynamy program od wiadomości z ostatniej chwili. Arasaka zapowiedziała sprzedaż swoich wysoce nierentownych placówek w Kitakiyushu i Fukuoce. To kolejny etap wizjonerskiego planu restrukturyzacji korporacji, który nowy CEO spółki Yorinobu Arasaka ogłosił na ostatnim. To właśnie jest ta nowość. Ja muszę tutaj wysiąść. Ła. To śmoski zawodnicy, jak ja widzę. Szmaciarzu jeden. Właśnie, ja bym to chciał wezwać. Uwaga, mamy sytuację w Westbrook. Odbiór. Olender, jasne. Przyjąłem centrala. Ta sytuacja pewnie nazywa się Euro Time. Przekupować się! Namierzono pojazd podejrzanego. Przesyłam szczegółowe dane. Cholera, jeszcze byt przeciwkomne. Głupia
Flina. Dobra, teraz gdzie ja będę, w którym ja będę w miejscu? Tak. No. Wyzwinimy swój pojazd. Na wszelki wypadek, jeżeli by się powtórzyła ta sama sytuacja. Oczywiście, że się powtórzy. Dobre, ten samochód z bronią niestety. Tam się nie dostanę, chyba. Okej. Nie, tego się nie dostanę. Jedziemy na miejsce. Miło cię znowu widzieć. Co się stało? Chodź, Jefferson wszystko ci wyjaśni. Właśnie kończy przygotowania do debaty. Wszystkie spotkania na dziś zaplanowałam mu poza domem, żeby nikt nam nie przeszkadzał. W czym właściwie mieliby nam przeszkadzać? Już za moment wiem, wszystkiego się dowiesz. Wiem, czy jeżeli ściskają i kto im właśnie do tyłków, ale mam to gdzieś. Muszę kończyć. Wprowadźcie poprawki, później to przegadamy. O, dobrze, że jesteś. Jefferson. Usiądź, proszę. Wszystko ci opowiem. Mieliśmy włamanie. I to dosyć dziwne. W jakim sensie? To było parę dni temu. Obudził mnie hałas w środku nocy, więc wziąłem pistolet i wyszedłem z sypialni. Zobaczyłem obcego mężczyznę. Wyglądało, jakby sięgał po broń, więc strzeliłem. Trafiłeś? Nie wiem. Nagle mnie zamroczyło, straciłem przytomność. Rano nie było po nim śladu. Dlatego chcę, żebyś go znalazł i odkrył jego motywy. Dlaczego akurat ja? Nie lepiej wynająć detektywa? Wolę korzystać ze sprawdzonych kontaktów. Słusznie. Wprawdzie nie udało ci się rozwiązać sprawy śmierci poprzedniego burmistrza, ale byłem zadowolony z twojego podejścia do śledztwa i wiem, że mogę ci zaufać. Wezwaliście policję? Nie możemy sobie pozwolić na szum wokół tej sprawy. Wiesz, dziennikarze mają swoich informatorów NCPD. Gdybyśmy zgłosili włamanie, zaraz byśmy mieli na głowie media. Żadnych gliniarzy, kumam. Oczywiście daliśmy znać o całym zajściu SSI, to znaczy naszej ochronie. Czy włamywacz coś ukradł? Zniszczył coś? Nie sądzę. Nie zauważyłam, żeby cokolwiek zniknęło z domu.
Możliwe, że Jefferson go spłoszył. Mówiłeś, że straciłeś wtedy przytomność. Tak, jak tylko do niego strzeliłem. I co było dalej? Nic. Obudziłem się rano we własnym łóżku, z potwornym bólem głowy. I żadnego pomysłu, jak znalazłeś się z powrotem w sypialni? Nie, nie mam pojęcia. Elizabeth też nie. Jak wyglądał włamywacz? Było ciemno, niewiele pamiętam. Na twarzy miał coś w rodzaju maski. A może jakiś wszczep? Nie zdążyłem mu się przyjrzeć. Elizabeth też go nie widziała? Wszystko przespałam. Zmęczenie kampanią robi swoje. I co ustaliła wasza ochrona? Tu sprawa robi się naprawdę podejrzana. Nie stwierdzili żadnych śladów włamania. Nie znaleziono też pocisku. Monitoring niczego nie zarejestrował. Strażnik przy wejściu też. Zasugerowali, że wszystko to musiało się Jeffowi po prostu przyśnić. Wygodne tłumaczenie. Dlatego Liz dała dziś ochronie wolne. I zadzwoniłem do ciebie. A ci ochroniarze z SSI, co to za firma? Są na rynku od 15 lat, mają klientów w całym mieście. O ile dobrze pamiętam, polecił mi ich ktoś ze znajomych. Myślisz, że mogą stać za tym włamaniem? Nie wiem. Przychodzi ci do głowy ktoś jeszcze, kto mógłby za tym stać? A Weldon Holt to mój bezpośredni konkurent. Walczymy o ten sam stołek. A Holt zaczyna przegrywać w sondażach. Ale to mógł być ktokolwiek. Naprawdę. Jeff ma wielu potężnych wrogów. Możemy tak zgadywać przez cały dzień. Rozumiem. Dlatego do ciebie zadzwoniłem. Chcę się dowiedzieć, o co tu chodzi. Jest coś jeszcze, o czym mi nie powiedziałeś? To chyba wszystko. Elizabeth? Tak, wszystko. Pewnie i tak niczego się nie dowiemy. Daj spokój. Jestem przekonany, że Vi coś znajdzie. To co? Chyba możesz już działać. W porządku. Muszę rozejrzeć się po mieszkaniu. Oczywiście. Elizabeth się oprowadzi. Ja muszę uciekać na spotkanie. Daj znać, jak coś ustalisz. No dobra. Czyli będziemy robili jako detektyw. No to chodź. Oprowadzę cię. Wolałbym sam się tu rozejrzeć. W porządku? Tak, jasne. Będę tuż obok w razie czego. No dobra. Coś tu mamy. Tu mamy kamery. Z nimi zrobić nie możemy. W sumie. Tu nic nie ma. Aha, tu jesteśmy już poza obszarem. Ona będzie chciała za mną łazić, tak? Słowo daj, będzie za mną łazić. Inteligentne szkło. Szkło? Czyli coś tam z tyłu może być. Jefferson Perales i zatwierdzam ten przekaz. Kurde, jaka reklama z bronią. Ja pierdzielę. Tak, to ciebie mówię. Jest cały czas szkło, totalna aktywacja. Niech zgadnę, na kolację żarcie z trubki i żółta woda z kranu.
Za oknem znowu jakaś kolejna strzelanina. A tutaj co tu mamy? Mamy ścianę. Przed kampanią to był mój salonik. Miejsce pracy i wypoczynku. Nie wygląda. Ochrona musiała gdzieś rozłożyć swój sprzęt. Jedno z drobnych poświęceń z mojej strony. Nie pierwsze i nie ostatnie. No dobra. Co my tu mamy? Podręcznik to solo moral... To chyba nam się do niczego nie przyda. Dobra, tu mamy ekrany. Też tu nic nie ma. Ale te ekrany jak najbardziej. Coś nam powiedzą ten komputer. Lokalna sieć. Wprowadź kod. Ha! Dobra, tutaj się chyba nie dostanę w takim układzie. Nie tak. Awaria, przejęcie interfejsów. Dobra, może ten? Wiadomości. Witamy w zespole. Jakiś kod tu będzie. Mamy naglącą sytuację z głównej lokacji. Podczas procedury konserwacji wystąpiła anomalia behawioralna i agent błękitnego poziomu został znany przez obiekt Alfa. Alfa, czemu ta myszka tak działa jak działa? Alfa jest bezpieczny, ale obiekt ten zazwyczaj... Okej. Wygląda na to, że pracownicy ochrony wiedzieli o włamaniu. Nie mogę znaleźć ten... 6709. 6709. Okej. Mamy to. Zespole, zbliża się czas prac konserwacyjnych. Znacie procedury na miejscu zostanie obecny jedynie kluczowy personel. System ochrony zostanie na ten czas wyłączony i wyczyszczony. Chyba specjalnie. Jefferson postanowił skontaktować się z najemnikiem w sprawie dotyczącej polityki o wiele motywy kierujące Jeffersonem są uzasadnione. Uważam, że obecność osoby z zewnątrz budzi obawy. Jeśli spotkacie rzeczonego najemnika, nie rozmawiajcie z nim, chyba że zostaniecie poinstruowani inaczej. W innym przypadku postępujcie we wszystkich sprawach zgodnie z normą. Czyli to pewnie jest o nas mowa. Teraz tak. Plik usunięty. Kolejny. Okej. Sieć lokalna. Drzwi. Zamknięte. Otwórz. Brak zasilania. Zdalne przejęcie. Aha, okej. Okay. Czyli tu mamy kamerki. Kolejna kamera. Okej. Zewnątrz jest. To chyba jest ostatnia kamera, mi się wydaje. A to co? Aha, dobra. Czyli tutaj nic chyba nie będzie. Dobra. To szukamy dalej. A system aktywny. Zasilania. Dobra, puśćmy to. Teraz tak. Tu nic więcej nie ma.
wejść. Tam jest na górę wejście. Ta szklana ściana mi się nie podoba. Magazyn i rupie ciarki. To biuro Jeffa. Crunchfoot. Mostek dowodzenia, magazyn. Musicie być z Jeffem naprawdę zapracowani. Kampania. Człowiek nie ma czasu myśleć o jedzeniu, więc zamawia śmieci. Ale rzeczywiście, Jeff ostatnio nie je niczego innego. Ekran. Dobra. No dobra, to nie wyspadałem. Tu się na zewnątrz jest, wyjście, okej. Okay. Cofam się. Momencik, stamtąd chyba przyszedłem. Jeszcze raz. Jeśli chcesz iść na dach, to pozwól, że ja to zaczekam. Jasne. Zaczekasz, co podejrzewam, że tu nic nie będzie. Tu nic nie ma. Dobra, nie ma co. Ulop. Tutaj nic nie było. Ojejku, tu chcę iść. To jest co? Nic mi nie mówi. Ślubna fotografia? Ciekawe tło. Zależało mi na niebieskich różach. Zamówiliśmy ich całą ciężarówkę. Niebieskie róże? Jesteś pewna? Przecież te kwiaty na zdjęciu są czerwone. No tak. Faktycznie nie mieli niebieskich, pamiętam. Zauważyłaś, żeby coś tu się zmieniło po włamaniu? Nie, chyba nie. Co masz na myśli? Jeff mówił, że stracił przytomność. Nie było niczego nietypowego w otoczeniu? Dziwnie ułożonej pościeli, jakichś śladów? Jakby ktoś go tu zaciągnął siłą? Nie, niczego nie zauważyłam. Rzucę tu okiem, w porządku? Tak, oczywiście. Inteligentne szkło. No to te szkło mi się nie podoba. W zasadzie. Drzwi. Tutaj chyba z tym zdjęciem to nic więcej się nie da zrobić. Dobra. Chodźmy tu. Tu jest łazienka. Wydział prawa na Sukaga w Berkeley. Wygląda prestiżowo. Oboje z mężem kończyliście ten sam wydział? Kosztowne studia. Mieliśmy szczęście. Załapaliśmy się na pełne stypendium z Fundacji Knighta. To organizacja dobroczynna założona przez wdowę po Richardzie Knight. Pomogli wielu nieuprzywilejowanym, ale zdolnym studentom. Jak gdzieś wpadnę na jakiś trop, to na razie to nic nie widzę. Mam sieć, to nie. Okej. Okay. Idziemy dalej. Ja się pogubiłem w tym domu. Gdzie ja byłem, a gdzie ja nie byłem. Dobra, to coś jeszcze. Zepsuty? Już działał jeszcze kilka dni temu, ale rzadko z niego korzystamy. A ten co robi? No dobra. Że tu?
A, to jest chyba te pomieszczenie za szybą, się zdaje. Chyba możemy umieścić waszą ochronę na pierwszym miejscu listy podejrzanych. Sprofanowali naszą prywatność, skurwysyny. Pod moim dachem. I nie zauważyłaś wcześniej niczego podejrzanego? Że gwałcą nasze zaufanie? Że obserwują każdy nasz krok? Że ukryli w naszym mieszkaniu pieprzony pokój pełen jakiegoś szpiegowskiego sprzętu? Nie zauważyłaś, rozumiem. Ciekawe, jak długo już to przed wami ukrywają. Zbyt długo. Koniec z tym. W tym domu nie postanie już noga żadnego... Moja głowa... Coś nie tak? Nie przejmuj się mną. Rób, co masz robić. Co ci jest, Gobito? Zbadaj dziwny komputer, zbadaj mieszkanie, dobra. Co to jest? Zestaw pierwszej pomocy. Zużyte środki medyczne. Intro złatał się tu po oberwaniu kulki od Jeffa. Gadasz do siebie? Coraz częściej. Od czasu, jak ciągle łazi za mną jeden taki typ. Dobra. F. Wiadomości. Obserwacja projektu Conoin. Wpis 0987. Okej. Dobra, tutaj chyba nic ciekawego. Teraz tak, o którym oni komputerze mówili? Jakaś dziwna elektronika. Tylko do czego to służy? Podpięta do ekranów ściennych. Ciekawe, dokąd jeszcze prowadzą te kable. Kable? A, te kable. No tak, one tutaj idą. I tam na górę. Dobra, zaraz tam pójdziemy. Jeszcze tutaj sobie zerknę. Tu chyba nic więcej nie będzie. Dobra, idziemy na górę. Dobra, Panam coś do nas pisze. Wi, dzięki, że przy mnie byłeś, jak się rozpoczęła ta gównoburza z Soulem. Taka byłam nabuzowana, że sama nie pamiętam, co mówiłam. Mam tylko nadzieję, że nie oberwałeś rykoszetem przy okazji. I że w ogóle nic z tego, co powiedziałam, nie sprawiło, że poczułeś się niekomfortowo. Wiesz, o co mi chodzi. No ja też, tylko wiesz, no... Bajerki. No dobra. Czyli tak, to jest ich niby taras, a ten kabel idzie tędy. Czekam na właściwy moment. Ten przy ognisku nie był wystarczająco właściwy. To była taka rozgrzewka. A, niedługo się widzimy. No dobra, super. Okej. Dobra, i tu widzę. Dziwne. Ten tech to prehistoria, ale samo urządzenie nie wygląda na stare. Widziałem coś takiego na wojnie. Militech używał podobnych transmiterów. Krótki zasięg nadaje po linii wzroku. Ale nie da się przechwycić sygnału. Mówisz, że nadaje po linii wzroku. Może gdzieś tu zobaczymy odbiornik.
Odbiornik, no to mamy. Jest tam. Widzę drugą antenę, a obok stoi czarny van. Wygląda jak to, czego szukamy. Wygląda na to, że antena nadaje do naszego tajemniczego vana. Ciekawe, czy Elizabeth kojarzy ten wóz. Dobra, porozmawiajmy z nią. Możemy nawet zejść tędy. Bez konieczności widzenia naokoło. To grubsza sprawa, Liz. Kampania Jeffa może stanąć pod znakiem zapytania. Kampanią ja się będę martwić. Lepiej mi powiedz, co jeszcze odkryłeś. Nadajnik na dachu emituje sygnał do nieoznakowanego vana pod domem. Wiesz coś o tym? Nie montowaliśmy żadnego nadajnika. I nie wiem nic o tym vanie, ale to pewnie SSI. Być może, ale używają rzadko spotykanej technologii. Zamierzasz to sprawdzić? Tak. Zaraz złożę im osobistą wizytę. Więc czekam tutaj. Na razie nie mówmy o niczym Jeffowi, dobrze? Jak chcesz. Zadzwonię do niego, jak dowiem się czegoś konkretniejszego. W porządku, tylko pamiętaj, że Jeff może być akurat zajęty. Ale zawsze możesz przekazać wszystko mnie. Okej, będę pamiętać. No dobra. To co, wyjść z mieszkania? Kurde, nie wiem, jak to się połapać w tym mieszkaniu. Co, gdzie i jak. Teraz... Gdzie ja mam tu wyjść? A, dobra, pinta. Dobra, co tamten chciał ode mnie? Jeśli łaskawie znajdziesz chwilę, to zajmij się zleceniem. Klientka, ta dziennikarka, twierdzi, że ma korpów na ogonie i potrzebuje wsparcia. Nie chciała zdradzać szczegółów, zanim się z nią spotkasz. Zabierz z jej mieszkania kartę dostępu. Skyline Street 18, piąte piętro, ostatnie drzwi po prawej. Karta jest w schowku pod bambusem. Napisz, jak ją będziesz miał. Dobra. Dobra, jedziemy na dół. Co do chodzi o bambusów, to właśnie chyba do bambusów będziemy teraz zmierzać. Poszukaj wozu obserwacyjnego. Zobaczmy. Vi, może weźmiesz samochód? Wiesz, ten van w każdej chwili może odjechać. Ale rzeczywiście, Johnny, masz rację. A to nie jest mój wóz. To jest, kurde, tamten wóz. Momencik. Tego potrzebuję. No dobra. Lewo. Tak, stamtąd tu faktycznie. Oczywiście będzie uciekał. Podążaj za wozem obserwacyjnym. To nie, to jest niepodejrzane, że jakiś inny wóz. Nie skupi chwili. Wkręciłeś się. Możemy być na tropie jakiegoś spisku, mówię ci. To mogą być korporacyjni szpiedzy albo chuj wie kto. 100 metrów. Jadę. Pędzę.
Alfa, co? Kurde. Bożeż ty, kurde. Już myślałem, że będzie po mnie. Nie jest głupi, kwi. Ale właśnie chyba to zaraz zrobię. Kurna mać. Zgubisz ich, jak się nie pośpieszysz. Przyjąłem centrala. Ta sytuacja pewnie nazywa się Eurodyne. Dobrze, że chociaż ta mapa coś mi tu podpowiada. Lewo. Ludzie patrzą na polityków i widzą tylko fasadę. A za kulisami... A co za kulisami? Co jest? Zadźmy do Elizabeth? A gdzie oni niby są? Vi? Masz jakieś wieści? A Jezus Maria. Wiem tylko tyle, że was obserwowali. Kur, na mać. Ale dla kogo? Tego nie wiem. Uciekli mi. Czyli nie masz pojęcia, kto za tym stoi i dlaczego nas szpiegowali. Mówiłeś coś? Możemy się tylko domyśleć, że to jakiś przeciwnik twojego męża. Rozumiem. Inny polityk albo jakaś korporacja. Ale nie mam nic na potwierdzenie. Nie martw się tym, Vi. Przekażę wszystko Jeffowi. Przekonam go, żeby użył swoich kontaktów i sprawdził, czy Holt nie miał z tym nic wspólnego. Holt? Zrobi wszystko, żeby zostać burmistrzem. A że traci w sondażach na rzecz Jeffa. Jak uważasz? Bardzo nam pomogłeś, Vi. Dziękuję. Honorarium zaraz znajdzie się na twoim koncie. Do usłyszenia. Dzięki. No dobra. Na razie. Zadanie ukończone. Nie wiem, czy to w ogóle było możliwe za nimi jechać i doprowadzić do celu. Ktoś wie, to możecie mi opisać. Z miłą chęcią się dowiem. A w tym momencie to... Gdzie to jest te zadanie? To jest to chyba, tak? To jest chyba to. To jeszcze to na koniec zrobimy. Mam nadzieję, że to nie jest jakieś ekstra długie zadanie. Dobra, to idziemy dalej. Co jest znowu? Wykrycie bliskich jednostek. Mamy następne zgłoszenie. Nie prowokuj tego! Wow, wow, wow. To nie moja wina. Dobra, 1,6 km. Niezłotyka! Noż ty, kuźwa! Alf. I po sprawie. Bez samochodu bym to raczej sobie nie poradził w sumie. Wydaje. A temu co się stało? Oj.
ciekawe. Te takie teraz walki uliczne to naprawdę mogą być ciężkie. Sorry. Zapomniałem skręcić. Zobaczcie. Bracia i siostry. Dobra. Ale tu korki. Sorry. Dobra, ile? 700 metrów. Nie gadajcie. Dobra, te 300 metrów przejdę. A ten pewnie wybuchnie, czy nie? Jak to tu działa? Chyba nie. Dobra, na piechotę. Nicz. What? Nic tu ciekawego. Regina... A co ona chciała? Coś ode mnie? Wina badanta pojawiły się jakieś cyberpsychoza... Dobra, się kiedy tym zajmę. Nie wszystko naraz. Ślepy, ślepy. Ło, wow, co to za jakieś złote autko? Piąte piętro z tego co pamiętam. Tu mamy. Ta. Piąte piętro, z tego co pamiętam, zgadza się. Jeszcze tu sobie raz przeczytamy. To było tu. To nie jest to. Które to było? Chyba teraz się już coś czuję, że tego nie dowiem. No nic. Wiem, że coś pod bambusem bodajże. Użyj siły, użyj... No dobra. Ha. Niezła chata jak na dziennikarkę. Może zabrzmię jak stary dziad, ale za moich czasów reporterek nie było stać na takie luksusy. Tja. Czekajcie, tu coś było, że w tym? No proszę. Serio? To ci wygląda na bambus? Pocałuj mnie w dupę. Roślina zielona w doniczce. Bambus. Pocały mnie w dupę. To co to? Terrarium. Olender. A, bambus. To pewnie o to chodzi. Zielona w doniczce. No kurde. Gdzie ten bambus jest do licha jasnego? Chyba, że to gdzieś w pokoju jest. To jest bambus. Proszę, proszę.
Dobra, popatrzmy. O, ciekawe. Kurwa, widzisz to? To stare logo Militechu. Ta karta musi mieć 60 lat. Czegoś takiego nie kupisz na bazarku staroci. Ciekawe, co zrobiła ta Bli, żeby ją dostać. Tablica, no ale co z tego, że to jest tablica? Niby jakaś mapa jest w sumie. Dobra. Już tu jesteśmy. To coś żeśmy właśnie popsuli. Aha. Co złego to nie my. To co? Łazienka pewnie, tak? Czy ktoś tu pukał? Jo! Ktoś tu puka. Hej, ty nie jesteś Bri? No nie. To co tu robisz? Podlewam bambusy. A ty? A ja stoję w drzwiach. Po co ta ironia? Usłyszałem hałasy. To myślałem, że może Bri wróciła. Dawno jej tu nie widziałem. Mieszkam obok, a ostatnio kręcą się tu podejrzani kolesie, więc wolałem sprawdzić, czy wszystko okej. Ta? Jacy kolesie? Nie wiem. Nie mieszkają w tym budynku. Tacy małomiasteczkowi gangsterzy. O! Po prostu przekaż Bri, żeby uważała na siebie. No dobra. Idziemy. Napisz do Mr. Hansa. Teraz spotkasz się z klientką, wysyłam ci koordynaty, opuszczony budynek w Dogtown. Najniższe piętro, przejdź jak już będzie ciemno. Nie zwracaj na siebie uwagi. Bożeż ty. No dobra. Brzmi to interesująco. Jest 13 teoretycznie, więc do wieczora to jeszcze daleko. Dwa i 30 kilometra. Czy tu mamy gdzieś jakąś kolejkę? Że już się tak zapytam. Zobaczmy, mapka. Dynamiczna, zadania. A gdzie mam tutaj... przypisk... Skocz do V. Otwórz dziennik. Ale nie mam legendy. No nic. Pociąg. Gdzie my tu mamy jakieś... punkty serwisowe. O, właśnie, o to mi chodziło. Tu mam jedno. A tu mam gdzieś blisko jakąś stację? Chyba nie. Wydaje mi się. Dość rzadko te stacje są metra. Dobra, udam się... tu. Nie dzieje. Panie Błazo, nic się nie dzieje. Dobra.
I teraz tak. O, to nawet blisko jest punktu teleportacyjnego. Tylko teraz tak, jak ja będę mógł sobie czas przywinąć do przodu? To mnie zastanawia. Czy będę taką miał możliwość? Chyba nie. No dobra. Mam wieczorem niby być. Podejrzewam, że teraz się tego nie uda zrobić. Chyba, że się z automatu to zrobi. Znajdź windę na najniższe piętro. A, dobra, tu. Na najniższy, czyli dolny poziom. Okej. Ale syf. Rozejrzyjmy się. Syf. Pewnie, że syf. Tu nic nie ma. 40 metrów, relik. O, ciekawe. Co tutaj jest? Ulepszono przedmiot leczący. Co my tu mamy? To jakieś są zejścia. Znajdź Bri. O, żeż ty w mordę. Ja w takim kompleksie mam coś znaleźć. Może ja sobie jakąś broń tu zastosuję. Pytanie, czy ktoś tu jeszcze jest oprócz nas? Jej. Tędy nie przejdziemy. Ale za to widzę, że tu jest kamera przemysłowa. Dobra, musimy się stąd wydostać. Tędy nie przejdziemy. Tu jeszcze coś jest. Mi się nie uśmiecha włazić. Też trochę ciemnawo. Nie no, z jaj. To nie będzie nic tu. Żadnych śladów tu nie ma. Mam tu przejść. Tędy się nie da przejść. Ale sobie wymyślili tu. Ciemność widzę i tyle. A pierdziele. Coś czuję, że do tej wody chyba będziemy musieli wejść mimo wszystko. Bo to pewnie będzie jedyna droga przedostania się. Bo mówię, tutaj się nie dostanę. Gdzie zaraz, może ja to przeczytam. Powiedzmy sobie szczerze, kim była Elizabeth Kress, czy
takim ludziom należą się pomniki i ulice. Budując dzielnicę, budując kres, to... ciężko mi to powiedzieć. Mówię. Gdybym miał... No to tutaj się nie dostanę. A to co to jest? Kamerka. A, chwila, tutaj widzę coś jest. Czy to jest gorące? Okej. Czy muszę się tak wydostać? Przedostać właściwie. Cały czas tu nic nie widać. Czyli tam nikogo nie będzie, bo ten obszar się tu kończy. O, pociąg znany nam. Hiroshi nam tutaj w niczym nie pomoże. Jakaś chyba elektryczność jest. Aha, stara skrzynka rozdzielcza. O Jezu, kochany. What the fuck? Co tu się dzieje w ogóle? Tu widzę, nic nie zrobię. Ale jakiś trop jest przynajmniej. Zobaczmy. Czy mam iść tędy? A to wygląda. Stój! Wow. Ja pierdzielę. Ty jesteś Bree, tak? Jestem od Hensa. Miałeś przyjść po zmroku. Masz kartę? Ani kroku dalej! O to chodzi? Ach, tak. Przepraszam za to powitanie, ale sam rozumiesz. Nie mogę nikomu ufać. Dobra, daj kartę. Wejdziemy do środka. Nie powinniśmy stać na widoku. Proszę. Mogłaś od razu powiedzieć, że chodzi o sprawy Militechu. Hej, słuchasz mnie w ogóle? Tak, tak. Chodźmy. Dobra, zaraz przetestujemy, czy karta działa. Z tego, co wiem, to nikt nie wchodził do tego laboratorium od dekady, a systemy są z 2013. Trzymaj kciuki. Udało się. Dobra, idź przodem. Niektóre z systemów zabezpieczeń mogą być wciąż aktywne. Tak, pewnie. Nigdzie nie idę, dopóki najpierw nie wyjaśnisz mi paru rzeczy. Wydaje mi się, że nie płacę ci za zadawanie pytań. Ale dobra, co chcesz wiedzieć? Co właściwie chcesz tam znaleźć? Jeśli plany, które pożyczyłam sobie od Militechu, są aktualne, to w środku laboratorium kryje się kilka sekretów. I ja zamierzam je odkryć. A chcesz je odkryć, bo... Dużo rzeczy cię ciekawi.
Militech ma swoje trupy w szafie. I to jest właśnie ta szafa. Netwatch jest na ich tropie od dawna, a ja jestem na tropie tej historii. No. I tak się wszyscy nawzajem gonimy. A teraz zapraszam do środka. Sprawdź, czy jest bezpiecznie. Kurde, jeszcze chciałem o to kartę zapytać, ale to zła chyba kolejność była. Sprawdź, czy pomieszczenie jest bezpieczne. Wygląda... wieżyczka. Wygląda chyba na bezpieczne do licha. Są wieżyczki, ale nieaktywne. Możesz wejść. Szlak. Nie czyta karty. Poczekaj. Zobaczę, czy jest inna droga. Gdzie ona ten urządzenie trzyma? Tędy. Zakładam, że wszystko idzie zgodnie z planem. Zadzwoń, jak skończysz. Teraz jestem trochę zajęty, ale tak. Odezwę się po zakończ wszystkiego. Na razie mieliśmy szczęście, ale uważaj. Te stare systemy są nieprzewidywalne. Aha, to jest aktywne. Tryb asysty. Zaraz też trafią! Ła. Wyłącz. Miał być pięknie. Aha, to się włączy znów. Coś czuję. Wywołaj przeciążenie. Już po wszystkim. No, to przynajmniej wiemy, że zabezpieczenia dalej działają. Zawsze coś muszę rozpieprzyć. A to co? Panowie, przodem. Wyłącz. Wywołać. Rozwal. Tam jeszcze cały czas widzę jest. Dobra. O. To są lasery jakieś. W jaki sposób to wyłączyć, to nie wiem. I co tak na dobrą sprawę się stanie? A, tu jest. Ojoj. Zostaliśmy poszkodowani. To z tamtej strony. Wyłączenie. Dobra. I to podejrzewam, że jest z tej strony. Typ sojuszniczy. Ładcie, panie. Dobra robota. Tak, trzymaj. Rozbój. Już prawie jesteśmy. Czasem nawet ja mam szczęście.
Może dojdziemy do końca, ale podejrzewam, że tak samo nie wyjdziemy. To główny komputer. Nie wierzę. Tu są nawet pliki z trzeciej wojny korporacyjnej. Tak, Militech odwalał wtedy niezły taniec na jajach, po to, żeby go Arasaka nie zepchnęła ze sceny. Kurde. Te najstarsze są zaszyfrowane. Ale czekaj. Są też nowsze nagrania. Z 68. To wtedy tu wrócili. Chodź, zobacz. Tak, który japryk mam otworzyć? Dobra, nagrywa się. Starszy specjalista Ivan McRae. To dzień trzeci naszych badań? Przywieźliśmy już część sprzętu do bunkra. Stara kolejka nadal działa. Chyba kiedyś używali jej, żeby transportować wymienniki ciepła z tego laboratorium. Pełno to wyników badań. Muszę sprawdzić, czy nam się do czegoś przydadzą. Skurwysyny. Próbowali wznowić projekt. Dzień 50. Dostaliśmy od centrali polecenie zamknięcia operacji. Mówią, że nie jesteśmy już tu bezpieczni. Cezar nas spakował. Czekamy tylko na Lizę. Od 2 dni siedzi podpięta w bunkrze i... czy od 3. On nie chce wyjść. Próbuje zgrać dane z Fortec, ale nawet jeśli zdąży, to nie damy już rady tego zabrać. Idę po nią, Cezar. Uciekali przed wojną czy przed netłoczem? Dobre pytanie. Cezarowi w końcu udało się włamać do jednej z Fortec danych i znalazł tam fragmenty antycznego kodu. Chyba broni. Teraz potrzebujemy SI do scalenia danych. Więc Lisa próbuje znaleźć wytrych w bramkach kodu Blackwalla. Co? A, tak. Dzień 39. Dzięki, Lisa. O kurwa. To jest grubsze niż myślałam. Militech wykorzystujący jakąś dziką SI do ulepszenia swojej starej broni. Czaisz? Militech i tajna broń? Słyszało się o tym na ulicach, tyle że pomiędzy świat skończy się we wtorek, a Bartmos hibernuje w lodówce. Gdyby to miało jakieś znaczenie, to już dawno byśmy się o tym dowiedzieli. Żartujesz? A o Soul Killerze słyszałeś? No, to teraz wyobraź sobie projekt tej skali, tylko stworzony przez Militech. Takie rzeczy zmieniają świat i to zazwyczaj nie na lepsze. Przynajmniej nie dla takich jak my. Nie oni pierwsi próbowali się skomunikować z SI zza Blackwalla. Gdzie ta rewelacja? Czym innym są hakerskie podrygi Voodoo Boysów, a czym innym używanie SI jako broni przez jedną z najpotężniejszych korporacji? Poza tym, wyobraź sobie reakcję ludzi, jak się okaże, że Netwatch ściga zwykłych obywateli, a na działania korporacji przymyka oko. Czyli mamy to? Zgraj, co potrzebujesz i idziemy. Tante... Co tu się odwala? Witaj, Bri. Już raz mnie okłamałeś. Nie próbuj po raz drugi. Mów, kim naprawdę jesteś. Dante Caruso. Agent specjalny Militechu. Jestem tu tylko po Bri. Do ciebie nic nie mam. Wiedziałem, że ukrywa się gdzieś w okolicy i że jej szukasz. Wystarczyło zaczekać. Kuźwa. Dzięki, młody. Chcesz jej bronić? Powiedz mi, że nie chcesz. Pewnie naopowiadała ci jakichś głupot. Bri umie mówić. Zapytaj ją sam. Zapytam i co usłyszę? Kolejne kłamstwa. Bri specjalizuje się w takim wymyślaniu historyjek. Opowiadała ci już może, jak pisała dla nas artykuły oczerniające konkurencję? No, widzę, że zaczynasz rozumieć. Tak. Bri pracowała dla Militechu.
To prawda? Tak, pisałam na ich zlecenie, bo dzięki temu miałam dostęp do archiwum. Musisz mi uwierzyć. On chce mnie powstrzymać, bo wie, że jestem blisko. Nie rozśmieszaj mnie, Bri. Nic o mnie nie wiesz, a ja ciebie znam. Zmieniasz strony jak rękawiczki. To dla kogo teraz pracujesz? Dla Rasaki? Netwatchu? Ten naukowiec, od którego wyciągałaś informacje. Cezar Michares. Wiesz, że go zabili. O czym on mówi? Nie widzisz, że to groźby? Militech zamordował tego naukowca, a teraz próbuje zamordować mnie. Muszę opublikować tę historię, inaczej zabiją wszystkich związanych z tym projektem. Przecież to przez ciebie zginął Michares. I po co to wszystko? Dla pieniędzy? Przykro mi, Bri. Powstrzymaj go, Bri! Ale już stąd nie wyjdziesz. No! Zabij go! Zastanów się. Naprawdę chcesz ryzykować dla niej życiem? Schowaj się, Bri! Nie masz mi wyboru, młody. Dante Kasuro. Dobra, co my tu mamy? Były pracownik Militechu wystawił agenta Dave'a. Jestem pod jego mieszkaniem, nie wychodzi na 3 dolara. To, drzwi zamknięte. Udało się otworzyć. No dobra. Możesz wyjść. Dziękuję. Dziękuję, Vi. To, o czym on mówił, jest coś na rzeczy? Serio? Bierzesz pod uwagę jego zdanie po tym, jak próbował nas zabić? No mnie nie. Tak, pisałam jakieś popłuczyny i inne sponsorowane artykuły, ale za to miałam na czynsz. Tylko wiesz, w pewnym momencie zdajesz sobie sprawę, że twoje życie jest nic nie warte. No i zrobiłam to. Zmieniłam je, nie wiedziałam, że potrafię, ale udało się. I co teraz zrobisz? Opublikuję artykuł, a potem wyjadę na długie wakacje. Na wypadek, gdyby komuś znowu zechciało się mnie szukać. Bardzo mi pomogłeś, Vi. Pobiorę resztę plików i się zbieram. A ty uważaj na siebie. No dobra, wyjdź z laboratorium. Spoko. Jak stąd będzie wyjście znacznie prostsze niż wejście, to nie wiem. Ale chyba jednak jest takie samo. Mam wrażenie. Okej. Co my tu mamy? Klientka... Klientka jest zadowolona, wysyłam zapłatę. No ja mam nadzieję, że jest zadowolona. Dzięki za hajs. Udaj się do kryjówki Alex. Znaczy... I co ja mam stąd? Moment. Chwila. Tędy mam wyjść. Czy jak? What the fuck? Tędy nie wyjdę. Ja muszę cały czas tu tędy. A to co? Ślady butów. Ja pierdzielę, faktycznie tędy trzeba było iść. Najszybszą trasą.
To za muzyka. Dobra. Ja tu jeszcze bym chciał jedną rzecz zrobić. Mianowicie... Parter ulica. Bo to niby pokazuje mi się 20 metrów relik. Kurde. To jednak wzruszę. Poproszę na parter jednak. O. To jest tam. A czy to ci to co za jedni? Mieszkający dok tam, dobra. No dobra, czyli mamy drugi punkt. To jeszcze jeden potrzebuję. Mitch. Staram się nie wtrącać, zachować spokój i składać bazy... Powtórz. Właśnie, to urządzenie to moje nowe motto. To będzie coś pięknego, jak go skończymy, nawet jeśli wszyscy za to bękniemy. Warto było, jakby coś się działo, dam ci znać. No dobra. Super. Nie wiem, ktoś tu jęczy chyba. Dobra, ja tu sobie ustanę. O, może tutaj na najwyższym podium. Jak będzie taki widok. I jako, że ten odcinek się ukaże w piątek przed świętami, więc chciałbym wam złożyć najserdeczniejsze życzenia świąteczne, zdrowia, szczęścia, pomyślności, by beztroska jakaś była na te święta. Nie trzeba byłoby się martwić o jakieś problemy swoje, przynajmniej na ten okres czasu. No i oczywiście spędzić się w gronie najbliższych i rodziny, bo to chyba najważniejsze. No i żeby zdrowie oczywiście dopisywało. Więc wszystkiego dobrego i widzimy się w następnych odcinkach, jeszcze w tym roku. No i dzięki. Łapka, komentarz, subskrypcja oczywiście do waszych preferencji pozostawiam. I do następnego. Trzymajcie się. Bye i wesołych świąt. Put to bed. Feels like I am close to reaching.